Witam wszystkich na turnieju finałowym Mistrzostw Polski Wirtualnych Menadżerów. Mamy 17 stycznia 2019 rok. Sześciu finalistów siedzi. Niektórzy w lepszej formie, niektórzy są w gorszej. Ja jestem lepszy. Pierwotny zamysł był taki, że mamy wynajęty na dole taki training room, specjalną taką, nie wiem, salkę do grania, ale z uwagi na pewne okoliczności różne, zdecydowaliśmy, że jednak pokój hotelowy i tego typu tutaj setup, ustawienie i możliwość korzystania z jakichś łóżek i bardziej taki, że tak powiem, luźny sposób przeprowadzania turnieju będzie jednak lepszy, także zaczniemy może od wywiadów na początku, od oczekiwań i w ogóle jakichś, nie wiem, nastrojów przed samym turniejem. Zaczniemy od naszego wspaniałego tutaj kolegi, który oczywiście ma pseudonim, proszę przypomnieć, Ja 209. Ja 209 okazał się gwiazdą pierwszego wieczoru, czyli wczorajszego, który się zaczął od ustawień, które zostały zrobione. Do hotelu został przywieziony o godzinie pierwszej w nocy. 23 chyba. A poszedł spać w ogóle. Poszedłem spać? O dziewiątej. Ja nie poszedłem. Dobrze. Właśnie, no. Nie poszedłeś. Tak więc zaczniemy od Ja 209, który nam powie, czego oczekuje po tym turnieju, jak się czuje i jakie nastroje. Czy bojowe? Ja się czuję bardzo dobrze, tylko jakby coś do picia jeszcze było. I nie chcę być ostatni. Aha, no to już jest dobre zamierzenie. Mam inny plan. Obok niego Mateusz, też debiutant w finale, Masej 20, najbardziej napakowany człowiek finału, nie? Jak głosi fama. Także słucham, Mateusz. Ja dziękuję. Edi, pozdrawiam cię, mam nadzieję, że wierzę, że nie zrobię tego samego co ty w zeszłym finale. No i oczekuję, że spełnię oczekiwania bukmacherów. Czyli co, pierwsze miejsce, tak? Tak jest. Rozumiem. Z tyłu czai się Fubar, człowiek, który od początku tak trochę śnięty jest, niewyspany. Wojtek, taka cicha woda, on tu wszystko obserwuje, jakie reakcje. Zmęczony także Fubar, zastępca redaktora naczelnego strony, bardzo poważny człowiek. Przepraszam bardzo, jak Wojtek jest zmęczony po wczorajszym dniu. No właśnie. Nie, czego oczekuję? Dobry zabaw. Dobrze, oczekuję dobrej zabawy przede wszystkim. No i to rozumiem. Jak wyjdzie, pierwszy raz będę grał przeciwko komuś innemu, więc... To jest pierwszy twój jakby debiutancki występ przeciwko żywemu człowiekowi, że tak to określę, tak? Twój też? Aha, no tak. Mój. Ja... Mateusza. Mój. 12, mój też. Rozumiem. Trochę minęło. Idziemy dalej. Gwiazda. Jedna z gwiazd strony Mój Football Manager. I rozgrywki mistrzów również. JMK Adrian. Czyli jakie przeszło, teraz jemy. Jakie już nagrywanie jedzmy. Dobrze, a tak ogólnie... Za moment. A ogólnie w kwestii występu twojego, jakie masz plany, oczekiwania? Mam nadzieję obronić trzecie miejsce. Trzecie miejsce, tak? Realnie. Skromnie na razie, bez żadnych szaleń. No. Dobrze, przechodzimy dalej. Po lewej stronie, na tronie z 66 roku siedzi Dobi FM, uczestnik pierwszego finału rozgrywki mistrzów, trzeciego finału rozgrywki mistrzów, czwartego, uczestnik Copa Manageria, uczestnik Mistrzostw Świata w Birmingham, człowiek bardzo utytułowany. W koszulce, który nie sposób. W koszulce adekwatnej, pochwal się jeszcze zeszytem od Majsa, który dostałeś. Proszę. O. Najbardziej fachowy zeszyt, proszę bardzo. Na pewno. Nie najbardziej. Ale powiedzmy jeden z, nie? No. Tak wy Dobi, słuchamy. To było na tyle. No tak szczerze, zobaczymy, na co pozwolił przeciwnik. Myślę, że to dyplomata. Nie będę tutaj Buńczuć nie mówił, że wygra, bo się jeszcze przyjadę. Ale zobaczymy, no. Jak konkurencja pozwoli, to wygra. Brawo. Adrian, chodź teraz, ty mnie sfilmujesz. Zapytasz się mnie, czego ja oczekuję, jeśli ja czegokolwiek w ogóle oczekuję, nie? Nie ma. Tak, witam.
Tutaj mamy teraz gospodarza turnieju, też finalistę, znaczy zwycięzcę zeszłorocznej edycji. Ja dopiero zaczynam dzisiaj. Zawsze trzeźwy, Łukasz. Zawsze trzeźwy. Czego ty oczekujesz? Ja oczekuję tego, że nie zajmę ostatniego miejsca. No. To jest moje główne oczekiwanie, że nie zostanę zwolniony i że mi będzie dane 40 spotkań rozegrać, czy 8 z nim, nie? Wszystkie wygrać z nim. Nie, to nie możliwe. Nie da rady, nie? Szczególnie na wyjeździe. Jak wszyscy tak są, tylko nie, wiesz, nie odpaść, to trochę dziwnie jest, nie? Wadzi, kurwa, wygrajcie! Każdy wie, jakie rozmowy motywacyjne przeprowadzać, że wiesz, że lepiej tam, wiesz, no, zachowawczo. No ale mówię na serio, bo ja jestem w typowaniach, a w ogóle zapomniałem wam powiedzieć, chłopaki, wiecie, że się trochę typowania bookmacherów zmieniło, ale to wam pokażę zaraz, nie? Ale to się zmieniło i wracają potem do standardowych. Tak, ale w ogóle na początku są minimalnie inne, nie? Że chyba Dobi jest jako trzeci. No to luz. Ale takie tam minimalne są. Ja jestem jako piąty. W każdym bądź razie JMK jest typowany jako ostatni, a jako przedostatni. Czy nic się nie zmieniło, nie? Także no wiesz, no ja mówię, nie chcę przegrać, nie chcę stracić posady, a co będzie dalej, to zobaczymy. Także w sumie to było na tyle i chyba zaczniemy za chwilę. Dobra. Kończymy. Właśnie zobaczymy, jak będzie się nasz ten kolega Jaczu o godzinie 18, bo na razie mamy 11, także jeszcze da radę go filmować, a 18... O 18 to już będzie chlał. Znowu. Znowu. Dobrze, to dziękuję wam za udzielenie wypowiedzi na temat naszych szans i chciałbym tylko wam powiedzieć, że przede wszystkim, żebyście się nastawili na to, że tutaj tak, nie będzie niepokonanych, każdy straci bramki, każdy przegra mecze, każdy się będzie wkurwiał, po prostu nie będzie łatwo, nie? Żebyście się... No ja się domyślam, tylko po prostu chciałem uświadomić, że no to nie jest, nie wiem, to nie jest gra z komputerem i że no... To będzie trudny turniej i chciałbym tylko, żebyśmy go zakończyli i żeby każdy był w miarę zadowolony i nie życzę nikomu zwolnienia. Dzięki wam wszystkim.